Znaczy, moja przygoda ze sztuką zaczęła się już w samym dzieciństwie, dokładnie w przedszkolu. Pamiętam, był to początek lat 60. Było malowanie, dzieciaki malowały, zamalowywały właściwie kartkę papieru czerwoną farbą. Ja jako pierwszy zacząłem coś na tych papierach ustawiać, robić jakieś znaki i pamiętam, że pani była tak zachwycona, wychowawczyni, że te moje prace znalazły się na wystawce. Poza tym no, od najmłodszych lat rzeźbiłem, nawet napisałem właśnie w formie przekorki w życiorysie, w tomiku swoim debiutanckim poezji, bo też tym się zajmuję, zresztą piszę od najmłodszych lat, że Żurek, Ogórek, Kiełbasa i Sznurek urodził się w zimie w głębokiej komunie. Rzeczywiście z tego okresu mam bardzo dużo wspomnień. Świat był zupełnie inny, nie było tyle samochodów. Pamiętam, że graliśmy na ulicy w piłkę, w samochód przejeżdżał bardzo rzadko. Ja w tym czasie w domu lepiłem bardzo dużo figurek z plasteliny. Poza tym rodzice zawsze byli szczęśliwi, kiedy przynosili mi materiały do rysowania i malowania. Nawet taki wiersz poświęciłem matce, gdzie ona po prostu mi pomaga rysować kaczki. No, rodzice byli jakoś tak bardzo właśnie zainteresowani też moją działalnością artystyczną. No, oprócz tego też rodzice uczyli mnie gry na fortepianie. To była u nas podstawa, że rodzice byli muzykami. Mój ojciec też studiował w szkole muzycznej w klasie tenoru, tak? Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, akurat takiej szkoły nie kończyłem, chociaż rodzice by chcieli, podejrzewam. No ja wybrałem przede wszystkim, już od samego początku wiedziałem, że ja będę po prostu artystą. Po prostu ten świat był jakby dla mnie stworzony po to, po prostu, żeby realizować siebie, żeby po prostu móc, no, żeby po prostu realizować swoje potrzeby życiowe. No, to jest chyba najważniejsze, prawda? Są pasje, bo to nie jest pasja, to jest po prostu życie. Sztuka to życie, no, to już ma się świadomość od najmłodszych lat. Zresztą od najmłodszych lat reagowałem na dzieła sztuki. Moi rodzice kolekcjonowali dzieła sztuki. Były to inne dzieła sztuki niż ja akurat akceptuję. Pamiętam, że ojciec był bardzo nowatorski. W latach 70. byłem na wystawie Zygmunta Waliszewskiego i zachwycił mnie jeden obraz. Zresztą ojciec mnie wtedy, pamiętam, pogłaskał po głowie i poklepał po ramieniu. Była to uczta renesansowa. No, do tej pory po prostu uwielbiam tę sztukę. Oczywiście rodzice też zwracali mi uwagę na takie rzeczy jak chociażby Strzemiński czy Kobro. Ojciec w ogóle bardzo podziwiał, tym bardziej, że często do Łodzi też żeśmy jeździli. Między innymi ze względu na to, że teatr operowy w Łodzi był jednym z najlepszych w Polsce w tamtym czasie, występowały bardzo dobre gwiazdy. Ale może tak bardziej o przygodzie ze sztuką. No, w szkole podstawowej tak samo. Dużo malowałem, zawsze oczywiście byłem podziwiany. W szkole średniej tak samo. Ja pamiętam, że nawet w klasie moje obrazy wisiały. No, ja byłem naprawdę od samego początku nastawiony na przekazywanie własnego ja, własnej osobowości, wnętrza poprzez manifestowanie tego na płótnie. Przede wszystkim dla mnie sztuka to życie. To nie jest tylko pasja, bo tego nie można nazwać zawodem czy pasją. To jest po prostu, samo tworzenie to jest po prostu potrzeba wewnętrzna. To jest coś takiego po prostu, co jest niezbędne do egzystencji, do funkcjonowania. Oprócz obrazów oczywiście zajmuję się też ceramiką, robię rzeźby. Stworki są dziwne. Nie wiem, z czego one tam wynikają. Może jak tak spojrzałem między innymi na okres Karolingów, jest takie zbliżone. Też właśnie może jest to potrzeba, jakby nazwijmy to, dawnego wcielenia, może że kiedyś w takich epokach, nie wiem, no być może jest coś w tym takiego. Bardzo też sporo i aktywnie uczestniczyłem w jakimś takim, łącznie z grupą 4LP plus 1, to jeszcze były lata 90. Chcieliśmy po prostu jakoś wyjść na zewnątrz, jakoś ludzi bardziej uczulić na to i żeby też byli zaangażowani jakby w kontakt ze sztuką, w kontakt z artystą.
Grupa działa przez 5 lat. Grupa oczywiście uległa rozwiązaniu. Było to na takiej zasadzie, to były działania parateatralne, gdzie publiczność współtworzyła i współdziałała z narzuconym programem artystycznym. Przykłady takie tam właśnie są między innymi jak Tomato we Wrocławiu, czy też bardzo fajny i udany występ i działanie w Galerii El w Elblągu. Może tak właściwie bliżej może mojej twórczości. Ona jest różna. Ja potrafię właściwie od sztuki figuratywnej, abstrakcyjnej przejść nagle w jakąś taką sztukę przedstawiającą, gdzie pojawiają się nagle małgorzaty, pojawiają się zwierzaki, tramwaje. To wszystko związane jest z moim życiem, z moimi przeżyciami gdzieś tam z dzieciństwa, w ogóle z całego takiego dorobku. Podobnie jak w mojej poezji w Przekorkach, one są zgryźliwe, złośliwe, jest to takie zezem spojrzenie na świat, na społeczeństwo, zwłaszcza właśnie Poznania, mieszkańców Poznania, na przyjaciół, na to, co się dzieje w naszym społeczeństwie. Samo szydercze, ale no, dla ludzi, którzy są na luzie, myślę, że są bardzo fajne, są przystępne i między innymi tak samo jak moja twórczość, dla jednych jest być może dziwna, abstrakcyjnie jest zrozumiała, ale dla ludzi, którzy mają poczucie humoru, ona jest bardzo bliska. Oni po prostu ją bardzo pozytywnie odbierają. Zwierzaki są wszechobecne w mojej twórczości. Są nie tylko w formie rzeźb ceramicznych, ale także są na freskach. Między innymi na stropach. Dosyć sporo zrobiłem malarstwa ściennego właśnie ze zwierzakami. Jest pokryty cały strop pod Poznaniem. Oprócz malarstwa ściennego, to gdzieś tak może bardziej dostępne dla wszystkich, to myślę, że bardzo fajną jest mozaika przy ulicy Mokrej w Poznaniu, przy Starym Rynku, jak również fasada Galerii Mill Art, gdzie tam jest grafito dwuwarstwowe zrobione z czernią żelazową i żółcią żelazową. W pierwszej dekadzie XXI wieku prowadziłem galerię A-Kwadrat w Poznaniu. Galeria znajdowała się przy ulicy Winogrady 150. W galerii pokazywane były nie tylko moje obrazy, przede wszystkim była galeria nastawiona na sztukę współczesną, która praktycznie nie znajduje zainteresowania wystawienniczego w innych galeriach w Poznaniu. Bo w tym czasie po prostu tak to wyglądało. Zresztą problem i ustawienia galeryjne są specyficzne. To raczej nie chciałbym tutaj opowiadać o tym, bo środowisko nasze artystyczne jest jakieś takie skrajnie, utopijnie zawzięte wobec siebie i po prostu nie dopuszcza do głosu osób, które naprawdę mają coś do powiedzenia. W każdym razie w mojej galerii było inaczej. Moja galeria była galerią otwartą. Przede wszystkim dobierałem lub nawet dobieraliśmy pracę osób, które coś prezentują sobą. Galeria działała do 2010 roku. Niestety ze względów podwyżek czynszowych i trudności stawianych przez MPGM czy ZKZL w Poznaniu musieliśmy zamknąć i zrezygnować. Pamiętam jak z zażenowaniem ze strachem otwieraliśmy pisma polecone z zarządu MPGM-u, tak, te nieruchomości, bo to była własność miasta, o kolejnych podwyżkach, o kolejnych tam jakichś problemach związanych z działalnością. Tym bardziej, że galeria miała tylko i wyłącznie charakter wystawienniczy, nie przynosiła żadnych dochodów, prawda? Ale trudno. Być może jeszcze powstanie, bo galeria na razie jest tylko jakby w formie zamkniętej, prawda? Jest taka jakby zamrożona. Bo jednak potrzeba prowadzenia galerii, wystawiania i pokazywania i kontaktu między artystami jest bardzo ważna. Bo jest to nie tylko obrazowanie i pokazywanie nowości i twórczych postaw, jak również też jest to na zasadzie, że człowiek żyje z tym artystą. W mojej twórczości, w moich obrazach właściwie jest inspiracja. Inspiruje mnie przede wszystkim kontakt ze społeczeństwem. To, co się wokół mnie dzieje. Inspiruje mnie
świat, który mnie otacza, muzyka. W swoich obrazach pokazuję świat bardziej taki przetworzony, ten świat mój wewnętrzny, tkwiący gdzieś tam głęboko. Jest to po prostu potrzeba jakby zapisu i później tym zapisem podzielenia się no, z osobami z zewnątrz, bo przecież nie tworzy się tylko dla samego siebie i do szuflady. Jest to zupełnie inny układ, inna relacja. Bardzo często słucham, tworząc i nawet odpoczywając, słucham muzyki i mam swoich ulubionych kompozytorów. Jest to chociażby Dymitr Szostakowicz, którego bardzo uwielbiam. Szostakowicz ze swoją zmiennością, ze swoją dynamiką jest taki sam jak moje uczucia wewnętrzne, moje odczucia wewnętrzne, bo ja też jestem taki dynamiczny. Jest spokój we mnie, nagle jakaś burza we mnie się pojawia i wtedy też mam taką moc właśnie do tworzenia. Wtedy właśnie wszystko przelewam na płótno, na papier, ewentualnie właśnie w formy ceramiczne, czy nawet też wypowiada się wtedy w formie witrażu, bo ja po prostu wykonuję pracę. Jeżeli wykonuję pracę, nazwijmy to na zlecenie, to ja zawsze ulegam pewnym sugestiom, tematom, które osoby zamawiające chciałyby mieć zrealizowane, ale ja po prostu przekazuję to i obrazuję tak, jak ja to widzę. Po prostu inaczej nie postępuję. Po prostu nie zgadzam się na to, żeby nie robić własnych rzeczy i nie ukazać własnego spojrzenia i jakby własnym pismem, jakby charakterem pisma, prawda? Bo pędzel, warsztat to jest własny charakter pisma. Bardzo też uwielbiam takich kompozytorów jak Rachmaninow. W ogóle muzyka rosyjska, właśnie Rachmaninow, ten romantyzm jest niesamowity. Tutaj przeciwieństwem jego jest bardziej też Wagner. Wagnera też uwielbiam. Jest to człowiek taki bardziej jakby burza. Tam jest coś innego. Jest taka wyniosłość. Jest dostojność. Tam jest tragedia. W moich obrazach też jest bardzo dużo ruchu. Może właśnie u mnie występuje coś takiego, że ja mam dziwną perspektywę. Jakby patrzenia z góry na obraz. Tak wszystko z góry, jakby z sufitu patrzę na to, co się dzieje w pomieszczeniu. Tak samo jakby z góry zawieszony jestem i patrzę na ulicę, na ludzi, to co się dzieje. Ludzie wychodzący gdzieś tam z kawiarni. I jestem nie jak anioł Ferdynanda Hodlera, jak z obrazów Hodlera, gdzie jestem uniesiony 20 cm, 25 cm ponad powierzchnią i tylko się unoszę lekko. Tylko jestem zupełnie nic inaczej, jakoś tak do góry. Coś takiego jak w literaturze Bułhakowa, chociażby w Mistrzu i Małgorzacie, gdzie Małgorzata fruwa na miotle i też spogląda na świat z góry. Tak wpada tam gdzieś do pomieszczeń, rozrabia. No stąd może też moje przekorki są takie złośliwe. Zresztą Bułhakowa tak samo bardzo lubię. Znam jego twórczość. Uważam, że to jest jedna z najlepszych literatur XX wieku. Ale tak wracając do moich obrazów, właśnie ta perspektywa jest dziwna. Czasami jest zmienna. U mnie przede wszystkim wyraźny jest kontur. Ten kontur jest zaznaczony, to jest tak jak warstwa życia, też jest zaznaczona. Czasami może być ulotna, ale jest tak ostra, tak ostro wyryta, że zawsze zostawia ślad. Bo każdy po sobie pozostawia ślad.